The Man from the Window to horror indie, który w ostatnim czasie stał się bardzo popularny, mimo całej prostoty, jaką ta gra się charakteryzuje. Generalnie opowiada ona o człowieku zza okna, który przyjdzie do ciebie, jeżeli przeczytasz książkę na jego temat. Gdy nadejdzie, usłyszysz ciche pukanie w okno, a po chwili gościu wejdzie do twojego domu i będzie miał 5 minut na znalezienie cię. Czy uda ci się schować przed nim? Cóż, tego nie wiem, ale na pewno wiem, jak prezentuje się jego historia. Zatem w dzisiejszym filmie zajmiemy się wyjaśnieniem fabuły The Man from the Window. From the Window, żeby nie było. Zatem cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się dziwną grą. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale, jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Dawajcie, dobijamy 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween. Czy nam się uda? Miejmy nadzieję, że tak. Tymczasem, moi drodzy, zostawcie także kciuka w górę pod tym filmem, żeby ten materiał mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. A tymczasem bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie fabuły The Man from the Window. Wszystko zaczyna się w dość niespodziewany sposób. Nagle znajdujemy się w pewnym całkiem przytulnym mieszkanku, prawdopodobnie jest późny wieczór, i po chwili wchodzi do niego jego właścicielka, Mama Królik, która właśnie przyniosła tutaj wypieki z piekarni Bartleby's Bakery. Kobieta wraca późno do domu po całkiem długim dniu pracy, dokładniej jest prawie druga w nocy. Mama Królik stwierdza, że lepiej będzie, jeżeli już pójdzie spać, bowiem musi wcześnie wstać następnego dnia, w sensie technicznie rzecz ujmując tego samego dnia, żeby ugotować śniadanie dla młodego. A skoro o młodym mowa, ten po chwili pojawia się totalnie przerażony i twierdzi, że człowiek z książki, którą przed chwilą przeczytał, po niego przyjdzie. I oj tak, ziomuś, nie myliłeś się. Klasa. Mama Królik ma pani bardzo mądrego syna. Syn ma na imię Junior. Co ciekawe, ale spokojnie, to przecież tylko przypadek, prawda? Książka, którą młody przeczytał, nosi nazwę The Man from the Window. Hehe, nosi dokładnie tą samą nazwę, co sama gra. To tylko szczegół, prawda? Mama Królik postanawia zapoznać się z książką młodego i teraz przyszedł czas na cytat z książki. Człowiek zza okna to całkiem dziwny gościu. Ma duże, paciorkowate oczy i wklęsły nos. Dlaczego? Po prostu chce powiedzieć cześć. Człowiek ten śmieje się od ucha do ucha i wałęsa się po cichu nocą. Przechodzi przez alejki i podwórka, starając się, by nikt go nie zauważył. Po cichu zagląda przez okna, poszukując jednej rzeczy. Chce nowego przyjaciela, bo człowiek jest bardzo, bardzo samotny. Za każdym razem, kiedy usłyszysz jego pukanie w okno, będziesz wiedział, że właśnie znalazł nowego przyjaciela do zabawy. Teraz zostało ci tylko 5 minut, zanim zabierze cię ze sobą. Ale nie denerwuj się. Zostanie w jednym miejscu, może go zirytować. Nie jestem pewien, czy przetłumaczyłem to dobrze. Trzymaj go na dystans przez kolejne 5 minut, a on odejdzie. Mężczyzna nie ma przyjaciół, nie ma rodziny, nie ma syna ani córki. Człowiek jest w swoim żywiole. Robi to, co robi najlepiej. Następnie poszuka cię pod miejscem, w którym często odpoczywasz. Człowiek sam w sobie jest bardzo, bardzo odważny. Wkrótce sprawdzi w miejscu, gdzie jest zimno. Mężczyzna będzie szedł, następnie będzie się chwiał. Będzie poszukiwał w miejscu znajdującym się pod lustrem. Następnie sprawdzi w miejscu, gdzie trzyma się wodę. Mężczyzna nie używa biżuterii ani monet. Następnie sprawdzi miejsce, pod którym chleb jest złamany. Co? Dobra, ja naprawdę nie mam pojęcia, czy to jest jakiś idiom czy coś, ale kurde, cała ta książka lub to, co mieliśmy przed chwilą szansę przeczytać, jest tak dziwne i tak źle napisane, że całkiem, i to naprawdę ekstra dobrze, że książka już się skończyła i już nie będziemy musieli więcej tego badziewia czytać. Przejdźmy do lepszej części tej i tak już średniej gry. Warto również wspomnieć, że w angielskiej wersji to wszystko się rymuje. Czego nie można powiedzieć o moim tłumaczeniu, ale dobra, zostawmy już to w spokoju. I tak, w tej chwili wszystko zaczyna nabierać zupełnie nowego obrotu. Bowiem mama stwierdza, że ta książka to badziew i w ogóle mówi synowi, by przestał to robić, przestał czytać to coś i zajął się oglądaniem YouTube'a albo Mondara X, żeby go zasubował, to właśnie tak mu mówi. Jednakże tą całkiem ważną przemowę przeszkadza jakiś gościu zza okna, który zaczyna pukać w okno.
I tak w tej chwili jak i my, tak i oni dobrze wiedzą, co nadchodzi, albo raczej kto przyszedł i kto puka w okno. Wobec tego teraz zaczyna się zabawa. Mama królik zamyka drzwi na klucz, a także barykaduje je za pomocą kanapy. Do tego otwiera pudło z pączkami, żeby jakkolwiek mogło to zdezorientować typa, który zaraz wbije do środka, a także chowa młodego pod stołem. To jest świetna kryjówka, proszę pani. Swoją drogą, czy oni nie mają telefonu, skoro już wiedzą, że dzieje się coś nie tak w tym miejscu, to czemu nie zadzwonią na policję czy coś? Skoro już drzwi są zabarykadowane, a młody jest schowany, tak w cudzysłowie mniej więcej, mama stwierdza, że coś może być nie tak, wobec tego wygląda przez Judasza na klatkę schodową i okazuje się, że gościu zza okna teraz jest gościem zza drzwi, albo gościem zza Judasza, bowiem patrzy przez Judasza na to, co dzieje się w środku mieszkania, jakby obserwował to wszystko. Wobec tego mama królik wchodzi do wanny i się przed nim chowa. Tak jest, proszę pani. W ogóle pani nie widać. W końcu gościowi zza drzwi wreszcie udaje się wbić do środka. I jak się okazuje, plan mamy królik nareszcie zadziałał. To jest tak głupie. Po prostu gość wbija do środka i nagle patrzy, pączki. Więc poświęca chwilę, by zjeść pączki. Chłopie, ty nie po to tu przyszedłeś, żeby teraz pączki jeść. Co to jest za gra w ogóle? Po spędzeniu chwili ze swoich 5 bardzo wartościowych minut życia na zjedzeniu pączków, Hop wreszcie bierze się do pracy i poszukuje swoich ofiar. Co też mu do końca nie wychodzi, bo kibel jest zamknięty, w kiblu nikogo nie ma, sypialnia też jest zamknięta i tam też nikogo nie ma, więc koniec końców nikogo nie udaje mu się znaleźć, a 5 minut minęło, więc gościu wybiega z domu. I to jest wszystko, co ta gra ma do zaoferowania. Tak jest, to jest wszystko, co ta gra ma ci do przekazania. Żebyś nie czytał książek, których twoja mama nie zaakceptuje, bo inaczej ziomek zza okna przyjdzie ci na chatę, zje ci pączki, pobawi się z tą wchowanego, a po 5 minutach wyjdzie. Czemu ta gra jest tak popularna, ja się pytam, przepraszam? Dlaczego ta gra zebrała taką popularność, kiedy nie ma absolutnie nic do zaoferowania, nie ma jakiejś wartości w sobie, czy czegokolwiek, co mogłoby cię zainteresować na dłużej? Przykładem może być Andy's Apple Farm, które miało fajny pomysł na siebie, bardzo ciekawą fabułę, a zdaje mi się, że nie zyskało tyle uwagi, co ta gra. No ale dobra, gdyby troszeczkę odlecieć, być może ta kwestia tej książki może jakoś odnosić się, żeby młodsi widzowie uważali, co oglądają, by nie oglądali jakichś dziwnych, niefajnych rzeczy w internecie, albo żeby nie grali w gry, które nie są dla nich przeznaczone, albo żeby nie oglądali filmów, które też nie są przeznaczone dla nich. Nie wiem. Nie wiem. Postarałem się wykrzesać coś więcej z tej produkcji i znalazłem teorię w internecie, która jakkolwiek mogłaby wyjaśniać, o co temu gościowi chodzi. Zakłada ona, iż The Man from the Window jest w rzeczywistości mężczyzną, który stracił swoją żonę i dziecko. Wobec tego teraz poszukuje ich, będąc jakimś ziomkiem z książki, który wbija się do domów zwykłych ludzi. Jest także druga teoria, zakładająca, iż gościu wręcz odebrał swoje życie po to, by połączyć się ze swoimi bliskimi, tyle że został przeklęty i uwięziony w książce. I teraz straszy zwykłych ludzi. Wracając jeszcze na moment do samej gry. Posiada ona 3 zakończenia, z czego pierwsze, dobre zakończenie, to po prostu gościu wybiega z chaty, mama zamyka drzwi i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Drugie, złe zakończenie, to po 5 minutach mama wychodzi i okazuje się, że Juniora nigdzie nie ma. Że gościu zza okna zabrał Juniora ze sobą. Juniora nie ma, mama jest przerażona, a wszystko kończy się cliffhangerem. Jest także trzecie, najgorsze zakończenie, w którym to mama zostaje porwana, a Junior wychodzi z kryjówki. I po chwili dowiaduje się, że jego mamy już tu nie ma. I w ten sposób prezentuje się cała gra The Man from the Window. Patrząc na to, ile dostałem wiadomości, żeby nagrać na jej temat, albo na sam fakt, jak wiele filmów na YouTubie z tej gierki powstało, spodziewałem się czegoś dużo, dużo lepszego. A tu się okazuje, że ta gra jest w sumie to taka se. No ale rozumiem trochę ten fenomen, bo swego czasu było takie chociażby Granny, które też było strasznie proste, aczkolwiek dużo lepsze od tego, a zyskało gigantyczną popularność.
Więc powiedzmy, że trochę nie kumam takich gier i do końca nie jest to gra dla mnie. Ale w każdym razie ja bardzo dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli wam się on spodobał, to zostaw pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bowiem dobijamy wszyscy razem 200 tysięcy widzów do... No tak naprawdę nie mam pojęcia, do Halloween. Niech będzie, żeby do Halloween wbić 200 tysięcy widzów. Panie, także do mojego Instagramka, drugi kanał TikToka, całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. My tymczasem słyszymy się już wkrótce, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim i już na dniach pojawi się kilka fajnych filmów, albo jeden, albo kilka, szczerze, zobaczycie to na dniach. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć!